Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o czymś takim jak o wawrzynku. Co to jest to ten wawrzynek? Otóż ten wawrzynek to jest nic innego, tylko wawrzynek wilcze łyko. Nazwa zarąbista. Jak wawrzynek jest piękną nazwą, tak wilcze łyko total złym. Dlaczego wawrzynek wilcze łyko jest tak znienawidzonym zielskiem przez ludzi? Może nie wszystkich, chociaż niektórzy mogliby sobie go pozażywać. Pokażę Wam wawrzynek wilcze łyko, gdyż z Krzysiem Ptakiem Leśniczym z terenu Suchedniów wybraliśmy się po to, aby taki wawrzynek wilcze łyko na moim prywatnym terenie, w prywatnym lesie pozyskać i przenieść go do herbarium, które organizuję w Orzechówce. Szanowni Państwo, to jest wawrzynek wilcze łyko, ale nie łudźcie się, że on ładnie wygląda. Ja, jak widzicie, pracuję w rękawicach, gdyż cała ta cholera, i Krzysio niech wolniej jeździ kamerą, cała ta cholera jest strasznie trująca. Od kory, po liście, po korzenie, jak również owoce, które wiecie, kwiaty są bardzo wcześnie, luty, koniec stycznia, luty i już mamy kwiaty, piękne kwiaty, kolorowe, przyciągają wszystkich. Później z tych kwiatów robią się nasiona, takie czerwone, wiecie, i te nasiona czerwone strasznie trują. Zresztą nie tylko nasiona tego wilczego łyka trują, ale trują również liście, truje również korzenie, truje również kora. Praktycznie cały krzew jest toksyczny. Zobaczcie, to jest jedna wielka trucizna, która rośnie w polskich lasach, którą my omijamy, czasami się zachwycamy, czasami sadzimy we własnych ogrodach, bo wawrzynek to pięknie kwitnie i wcześnie kwitnie. Ja gwizdam na takie kwitnięcie. Jest to przestroga dla wszystkich tych, którzy nie znają się na ziołach, nie znają się na krzewach. Szanowni Państwo, wawrzynek wilcze łyko, 10 owoców. Słuchajcie, co się dzieje z człowiekiem? Jeżeli człowiek zje 10 owoców, automatycznie tchawica mu się zamyka i się dusi. Drgawki, konwulsje i po prostu człowiek odchodzi. Odchodzi. Wiecie, chcąc wytruć kogokolwiek, oprócz teściowej, i gdziekolwiek wystarczy zerwać takich 10, 20, może nawet 50 kuleczek, rozpuścić to w jakiejś herbacie albo w kompocie i podać na takich stołówkach, wiecie, gdzie się stołują ci, którzy zarządzają światem. Może też Polską. I podać im to. I wtedy mamy zmianę rządu. Te kuleczki czynią cuda w niektórych przypadkach, ale niektóre przypadki byłyby zbawieniem dla nas, Polaków. Dlatego tak na marginesie o tym wspomniałem. Uważajmy na wawrzynek wilcze łyko, gdyż jest to naprawdę silnie toksyczny krzew, który potrafi szybko zabić. Wystarczy 3 minuty po zjedzeniu i macie zgon. Mówią, że kurara afrykańska, tam wiecie, na strzały, Indianie, tu, pigmeje. Guzik, kurara to jest mały pikuś przy naszym właśnie wilczym łyku. To jest cholera. Ja w rękawiczkach, bo samo pomazanie się korą po buzi, po ustach, następuje zasuszenie tchawicy i automatycznie zaczynamy się dusić. Dlatego jeżeli będziecie kiedyś wykopywać, tak jak myśmy dzisiaj wykopywali, to musicie zwrócić szczególną uwagę, abyście nie dotykali części ciała, gdyż może nastąpić niechcący zgon, gdyż to jest tak silnie toksyczne, na co musimy uważać my, dorośli, jak również dzieci. I tą przestrogą chcę Wam po prostu powiedzieć, uważajmy, a zarazem zbierajmy te kuleczki, bo może się kiedyś mogą nam przydać. Dziękuję bardzo.